Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam was w naszym nowym customie do Tomb Raider o nazwie Castle Rottensperringstein. Jest ze mną Grzesiek Frodo. Jestem. Czekaj, Rottensperringstein. Tak, ale słuchaj, to musisz zaakcentować tak Rottensperringstein. Rottensperringstein! No, dobra, jakoś tak. Jakoś tak, słuchajcie. Niestety nigdy nie uczyłam się niemieckiego i bardzo nie trawię tego języka, mam prawo. Nie będę za to przepraszać, jak to mówi Akasza. Nie lubię tego języka bardzo. Tak. Aczkolwiek na przykład, jak już tak odbiegając od tematu, na przykład chciałabym kiedyś odwiedzić Bawarię bardzo. A, jakoś tak to miejsce mnie strasznie ciągnie. Bo jakby do kraju nie mam nic, ale język jest paskudny. No język no, to jest, tylko tyle. No tyle, dobrze. Słuchajcie, autorem tego cudnego customu jest DJ Fool. To jest czasem, możecie zauważyć go w naszych komentarzach pod filmami. Mm-hmm. My od niego już nagrywaliśmy jeden custom na Wielkanoc, The Edgening. Mhm. Nie wiem, czy pamiętacie, tam zabijające króliki i tak dalej. Tak, tak. Z dynamitami. Tak, natomiast tu słuchajcie, ogólnie ma na imię, słuchajcie, Maciej. On ma bardzo dużo customu, znaczy dużo, no ma troszkę tych customów u siebie na te RLE i powiem wam, że ma naprawdę bardzo ładne oceny. I właśnie jednym z tych ostatnich, już nie jest ostatnim, bo najnowszy to jest jakiś tam świąteczny, no. Ale przedostatni właśnie custom to jest ten. On ma taki typowo zamkowy klimat, więc myślę, że to jest super pomysł, żeby to Grzesiu mnie oprowadzał za rączkę po tym zamku, bo on jest, słuchajcie, specjalistą w zwiedzaniu zamków, więc myślę, że będzie się tu czuł jak u siebie w domu, więc powie mi gdzie, co i jak i dlaczego. Dobrze, ale powiem ci, że muszę ci przyznać, że taki klimat też mi właśnie bardzo odpowiada. Coś innego, no, bo tak, dawno innego. Nie było takich rzeczy, więc fajnie, fajnie. No i jeszcze tylko tyle, że custom powstał w 2019 roku. Na chwilę obecną ocena to 9,6, no. Więc naprawdę bardzo wysoko. Niestety jedyne, czego nie ma, to niestety was nie wprowadzę, nie ma ponieważ nie ma opisu tutaj tak, tego. Tak, nie ma fabuły. Ale ja myślę, że może dlatego, że custom sam się broni i nie potrzeba tutaj nic zobaczymy, więcej dodawać. Zobaczymy. Co w trakcie tu może coś będzie. W trakcie natomiast jakieś. Jeszcze tylko co? Widzicie, to jest chyba jakaś, to chyba musi tak być, żeby nie było opisu customu, bo weszłam sobie w walkthrough, żeby zobaczyć w takim razie, ile jest sekretów. No. Więc może to jest jakaś, słuchajcie, na nas sposób, żeby nie opisywać tych customów. No więc widziałam, że są chyba dwa levele. Dwa levele, tak, nie tak, tak. W jednym jest 8, w drugim 3 sekrety, więc w sumie 11. Tak. No. No to co, zaczynamy? Zaczynamy, no. I powiem ci, że już bardzo podoba mi się model Lary. Ale w ogóle jak... Lubię ją. Ja już mi się podobają kolory, tak jak budzi zachód słońca z tego co widzę. Takie cienie. O, jakie odgłosy, czekajcie, może sobie troszkę podgłośnić. Ja też chcę sobie podgłośnić. Okej. Okay. Dobrze, wziąłem naboje tutaj po prawej. Widzę, od razu po prawej są. Idę na lewiznę. Tak, tak, lubię ten model, ładny jest, podoba mi się. Mm-hmm. To jest taki troszkę anniversary, nie? Także ja myślę, że się tu z tobą nie zgubię, co? Myślę, że nie, tak, ja cię oprowadzę, nie ma no problemu. To dobrze. Tak, moje włości. Tak. No i dobra, no tu po lewej to nic nie było, obeszliśmy dookoła ten domek. Ten domek, to tutaj schodzę na dół. No i nada. Nada. No i co, i wchodzisz tutaj, idziesz w dół? Czy no idę właśnie w dół, ale tu też jest pozamykane. Jakaś kratka, lej się. A nie, dobra, da się rozbić te kraty tutaj. A, widzę to. Aha. Jak to się rozbić, jak mi nie chce rozbić? No taką całą jedną wielką kratę ogromną można a tutaj. A tą? Rozbić. No. A myślałem, że tą w oknie. Też próbowałem ją rozbić. To co, idziemy tutaj, do tych piwnic? No, tu widzę, że ale są... to ja muszę odpalić flarę. Rany boskie, a tu nie trzeba będzie podpalić jest? Tych... Chyba tak. Oj, ci powiem, panie. Ucie, panie. Klucz potrzebujemy. Klucz potrzebujemy. Na końcu jest. Widzę. Bardzo dużo widzę tych nieodpalonych pochodni. Mm-hmm. A czy beczki można rozdupcyć? Można. Beczki można rozwalać. Mhm. To idę tam. Tu jeszcze jedna była. Jest jakiś sekret? Troszkę ciemno mi jest.
No, a ile z tych flar, bo ja będę dość no, sporo tutaj właśnie tego używać. O Jezu, dwie flary już tylko, nie. No to zużyłem. No to arrivederci Roma. To pozdro. Tylko jak tam idzie ci? Bo tu jest pełno zniczy do odpalenia. Nie wiem, no widzę. Trzeba będzie sobie jakoś oświetlić. A czekaj, ten bo one zamów się. Aha, bo tutaj się łączą to. Dobra, to się łączy w jedną całość. Ja gdzieś na górę idę, ja nie wiem. Są jakieś belki. To jest tak ogromny obszar. Po takiej jakichś belkach idę na górę. No też właśnie widzę tutaj. Ale tu jeszcze. O, do. Za tymi belkami tam jest apteczka. Nie wiem, czy tutaj poszłaś, czy. A tutaj jeszcze takie jeszcze są tutaj beczki, tak? Jeszcze beczki. Pełno beczek. I drabinka do góry. Ke? Jezu, gdzie jesteś? Deseo! Gdzieś poszła! Co? Idę po drabince, tak? Do góry? Nie! No to gdzie? Ale poszedłeś po tych takich, do góry po takim drewienku? Nie. No to ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Widzisz? No widzisz, miałeś mnie oprowadzać, no i co? No to właśnie... O Boże, spadłem. No widzisz, właśnie to jest za karę. No i... No i jestem, właśnie. Jestem w jakimś pomieszczeniu, gdzie są... Gdzie jest lutnia. To są go. Są stoliki i jest kominek do odpalenia i flary są. O! Sełko, wejdź gdzieś na drabinkę, poszukaj drabinki. Skoro nie doszedłeś do tego... Książkę zabieram. Skoro nie doszedłeś do tego, to... To ja nie wiem co. Ale ja nie wiem, no jestem tu przy tym kluczu, no i w takim razie gdzie polazłeś? Przy kluczu? No słucham. O, kominek się otworzył, zapalił. O matko, nie wiem gdzie jestem. Jaki wielki jakiś obszar... No dobra, jestem przy drabince. Jest drabinka? Poszedłeś zupełnie w odwrotną stronę dobrze niż ja. No dobrze, no to ja tutaj czekam na ciebie. Ja no nigdzie idę, już nie idę. Idę, bo to jest fajny sens. Ma plecaczek, zwróć uwagę. Tak. Można wejść jeszcze na górę. W ogóle słychać w tle Angel of Darkness, słyszysz? Angel of Darkness. Nie to! No, po prostu. No właśnie. Teczunia raz. Tą książkę można wziąć. Ona tak, była tak, na menu głównym, wiesz? Tak. A te drzwi da się otworzyć, wiesz? Da się otworzyć, tak. I tu się wychodzi na jakiś dziedziniec, ale... Na lutni będziemy jeszcze mogli grać? Jeszcze poszedłem... A tu jest jeszcze drabinka drabina, jedna. Poszedłem do góry. Jak no otworzysz drzwi, to się zauważ, kominek odpala. Więc już będziemy mogli odpalić od kominka, tylko jeszcze pochodnie trzeba poszukać. I tutaj zabrałem apteczkę. W ogóle można roz... A gdzie ty masz te flary, bo tak gdzieś... Przy kominku tam były. Tam są flary. Przy kominku były. O właśnie, o to chodzi. Takie różne odgłosy fajne. Ale ja się, słuchajcie, dzisiaj lepiej czuję, więc... Oho, to dobry znak. To dobry znak. Chyba nie umrę. Jezus. Tak, coś palnie, to po prostu ręce opadają. Słuchaj. No. Zabrałaś tą apteczkę? Czekaj, idę właśnie do niej. Nie wiem, jeżeli to jest... Tu jest apteczka, nie? Czy można tu wejść nie na górę? Jeszcze można. Ja nie wiem, w którą ty stronę polazłeś. No, jest. A tu jest taka malutka, tak? No, malutka apteczka. No dobra, no to gdzie idziemy? Nie rozłączaj się. No. Czy wy to widzicie? Ci ja tu łażę. Nie, dobra, idę do desełko. To zaraz palnę to dosłownie. Dosłownie. Gdzie jestem? Przechodzimy... O, tu nie mogę przejść. O, kłucie, panie. To... Ja idę gdzieś dookoła, po budynku, jakimś... A po murze? Po murze? Tak. Dobra. Ale czekaj, idziesz tak na wprost jakby, tak? Na wprost, prosto, prosto, tak? Tak, tu jakaś studnia jest, tak? Studnia była, minęłaś? Studnie. Po prawej. Nie paczałach. Jak to nie paczała, jak paczała? Nie paczała. Paczałkami paczaj. Nie było tu żadnej studni. Idę dalej, wzdłuż muru cały czas, idę, idę, tak? No to i... tu jest studnia, no widzę, no. Mhm. No, to... mhm. No i tam dalej, dalej, no i dalej, dalej, dalej i dupa Jasia. Nic nie ma. Nie ma no nic. I dupa Jasia. I też tam właśnie zalazłeś, aha, tak? Aha, tak zalała z uszy. To a... co? No to... Bo tu można w ogóle wejść na ten daszek, widzisz, tutaj gdzie był właśnie ten ognisko, to tutaj jest taka wieża, no nie? Jakby, no nazwijmy sobie to taki domek. I tu można wejść po tych daszkach jeszcze wyżej, nie? Widzisz to?
wchodzę tu na górę jeszcze. Mówimy cały czas, że jesteśmy w miejscu, że jesteśmy na murze. No więc gdzie masz jakieś daszki? Wiesz co, no tutaj gdzie zabieraliśmy apteczkę, teraz tą ostatnią. No to mam się wrócić. Tak, no. To tutaj wejdź na ten daszek właśnie. Tak jakby nad tą apteczką. Tu jest taka wieża i tu można wejść. Tylko pytanie, czy to... W ogóle tu jest jakiś dzwon? Nie. Ło, fajna ta wieża. Fajne, fajna lokacja, podoba mi się to. Widzisz, na te daszki można tutaj wchodzić. Tam też jest taki... No tylko, że tutaj nic nie ma. A nie ma takiej dźwigni? Poczekaj, ja się tutaj... Tam jest jakieś okno, czekaj, czekaj. Tam w oknie jest w ogóle, widzę jakąś broń. No widzę shotguna, widzę apteczkę. O, dobra, mam to, ale to jest po drugiej stronie. No ja wiem. Ale... Czekaj, bo tu jeszcze jak wzięliśmy tą apteczkę, to można rozbić okno, znaczy w sensie barierkę. Poczekaj. Ja chcę tu zobaczyć, bo tutaj coś widziałem z góry. O nie, zwaliłem się na dół. Było okno. Po prostu piętro niżej jest okno. Ale widzę, że tam nie można wejść. Dobra, to nie. Wymyślam. To co, idziemy tam, gdzie te shotguny? No, tylko jak tam chcesz? Nie wiem. Dobra, zlazłem na razie na dół, gdzie jest... Jestem koło studni. Dobra? Tutaj też potrzebujemy w ogóle... A szedłeś tą drugą stroną tu potem może? Aha, nie. Tu jest drabinka dalej, zobacz. O, nie. A tą drugą wieżyczkę. Widzę ją. Muszę się tam wrócić. Dobra, to weźmy sobie loada. Gdzie to jest? Aha, tu. Tylko wiesz co, no bo skoro... No tam informuj, co tam się dzieje. O, jak tu ładnie, o jakie piękne drzewo. O Jezu. No pięknie tu. Czekaj, no idę tam. Idę tam, nie? A tego shotguna musimy zabrać. No tylko, że ja tu nie schodzę. Ja nawet nie wiem, po co my tu tak naprawdę na razie wchodzimy, więc... Ta? No ja bym no, najpierw tamte pomieszczenia. A tu? To... Nie no, wszystko jest tak ślicznie to wygląda. To jest drzewo, no. Takie rycerze też takie tutaj są. Ja na razie widzę, że ten odcinek będzie taki bardzo... Rekonesans. Taki, tak, rekonesans, dokładnie. To co robimy? Ja jeszcze polazłam dookoła tutaj murem i tam na końcu jest tak. Na końcu jest, widzę, apteczka. O, jest spadło. Dziwna nuta była. Czyżby to był sekret? Taka naprawdę... Tak, mam sekret. Ale nie wiem, czy idę w dobrym kierunku. No cały czas dookoła tutaj. Ale nie wiem, czy w tamtą stronę, czy w tą, bo tutaj można i w jedną, i w drugą, po tych daszkach. Co? No z lewej. Od lewej? Dobrze. To ja idę od lewej. A tu? Fajny odgłos, wiesz, z sekretu. A to jest jakiś inny? Czekaj, no idę po tych murkach, tutaj wchodzę na daszek. Tak, i tu jeszcze coś, jeszcze mam wejść wyżej. A tu jest apteczka, dobra. Widzę ją. No rzeczywiście takie coś. Coś innego. No to co, schodzimy tu, gdzie ta studnia, nie? Dobrze, to ja się wracam. Muszę jeszcze raz ten. Tu są te drzwi, które sobie otworzyliśmy. Idę zajrzeć do studni, czy tam Samary nie ma żadnej. Padłbym znowu gdzieś. Fajna lokacja, bardzo fajne tekstury. Nie, studnia jest zamknięta. Tu brama, potrzebujemy kluczyka. Ja to jeszcze... Tak, tak, właśnie widziałem. Jeszcze tylko zaznaczam, że trzeba by było jeszcze pójść później tam, gdzie ja poszłam tą drugą wnękę. Dobrze, to tak, tutaj potrzebujemy klucza, to tu jest jakieś przejście. No idę przez to przejście. Idę przez to przejście i tu są takie... To my tak naprawdę obkrążamy tutaj, to tak jak murem żeśmy szli, wiesz? I tu są takie jakieś wejście na górę jest. A znowu apteczkę mam, dużą. I słuchaj, to takie wkładkowe wejście drewniane na górę idę. Takie to może masz? Właśnie jesteś tam, gdzie ja wtedy byłam. No to ja tu byłam właśnie. Aha. Ja byłam od drugiej strony. Rozwalam te wszystkie. Bo te barierki można rozwalać, wiesz o tym? Ale po co? No nie wiem, bo może nas gdzieś, wiesz, jakieś banana jumpy, nie? Jeszcze fajnie to tak się rozwala. To właśnie tu wtedy byłam. Aha. No i wchodzę na górę. O, tu już jest ktoś za kratą, jakiś duch. Widzisz go? Widzę. Wow.
Dobra. Dobra, jakiś Merlin. A gdzie to były te apteczki tutaj? O, tutaj są. Te shotguny. Jak to zdobyć? Wlazłem na jakiś... Daszek. No i tutaj trzeba do dziurki, nie? Do dziurki. Tylko jak? Tak biegnąc? Wystarczy? No, wyciągnęłam łapki i ona nie wlazła tam. A, wpadła mi tu wyżej. Nie chcę tu wyżej. No, to nie będzie takie proste. A nie można się po prostu opuścić? O kurde. Save, nie save, load. A opuścić się nie można? Nie jest za wysoko? Nie. Jest za wysoko. No kurde, obijam całym cielskiem. No nie chcę się tu łapać. Gubię. No kurde, jak to zrobić? Chcę to. Ja to chcę. A ja nie chcę, żebyś ty się tu chwytała łapkami. No, DJ Full Trollik. No nie, wiem jak to zrobić. No nie wiem jak to zrobić. Hello. Łapię się cały czas tego. Ja nie chcę się łapać. Nie wiem, zabijam się. Jak się nie łapię, to się zabija. Ona się łapie. Dlaczego? Też nie, czekajcie, a może tak boczkiem. No ona nie chce. Ale to trzeba. Ona nie. Desełko. Ona nie chce. My ja musimy. Wiem, że trzeba. Ja wiem, że my musimy, no. Nie. No przesuwa mnie ta ściana. To ani tak. O, jestem. No właśnie. I to jest sekret. No ale jak to zrobić? No właśnie skoczyć tam bezpośrednio. Skoczyć jednak. I łapki w ostatniej chwili wyciągnęłam. Poczekajcie, to może nie będę łapał. Ale to pewnie są może różne sposoby na to. Znowu ona tam się obija. Boże, 50 tysięcy razy teraz. Save. A byłam to ja ta maruda na początku odcinka, nie? No! Tak, zaliczyło mi muzyczkę, ale że nie zabrałem tego. Hit. Dobra, mam. Ładny shotgunik z jedyneczki. No ale to tutaj to innego tylko po to nie ma, nic więcej? Dziwne by to było. A tu na górę? Tu bym wlazł. To co, wchodzę jeszcze o, raz? Jest tu góra. Jeszcze raz? No, kładkę? No, tak, no bo jest tutaj coś. Nie? Aha, dobra. No to się wracam. Będzie. I teraz tu, tak? Gdzieś tu. Teoretycznie można by było się tu spuścić do tego ducha, ale to zaraz. Ale co... A tu może wyżej, tak? O to ci chodzi? Pewnie tak. No aha. Tu można wejść do tego ducha. Idziemy tam? Czekaj, bo na razie no poczekaj, chciałbym... ale tu nie nakusa dookoła na razie. Idź sobie tak jak ja, bo chcę zobaczyć co tu jest dookoła. Potem może cały czas dookoła sobie tu hasam. No dobra. Ale tu są dalej, zobacz, tu są dalej do skakania jakieś rzeczy, no, ja nie wiem. Jakieś daszki. No czekaj, na razie to obkrążę to dookoła. Rzeczywiście można tu zejść do tego ducha. Tu dookoła nic nie ma. Chodzimy do ducha? No dobra, chodź, idziemy, zobacz. Zasejwuj sobie, nie? Poczekaj. Who are you? So, you're not telling. Whatever. You are like 800 years too late. So do whatever you want, because everybody is gone anyway. What are you waiting for? Up. Up and to the top. No dobra. Aha, czyli my musimy na samą górę się wspiąć. No tak. Na co czekasz? To jakby taki tutaj... fajny, tak sarkastycznie. Sarkastyczny ten duszek. Nie? No wszyscy tutaj wymarli, tak on to tak. Powiedział. Mhm. Jeżeli nikogo... tak tutaj już nikogo nie ma. No tylko, że... A tylko właśnie, czy... Ale jak tutaj właśnie wejść? Ktoś... Spadłem. No niby pokazał te tutaj, poczekaj, bo niby tutaj można by było. No ale tu nie idziemy dalej po tych daszkach, na razie próbujemy tutaj... na sam szczyt, tak? Mhm. No bo to takie daszki właśnie mam i chciałbym... Ona tu jest kucane, jest. Aha, not this corner. A! Podpowiedział mi, nie ten corner, okej. Okay. To ja nie wiem. Ten corner, kurwa. Ja wiem, że nie ten corner, nie ten... no. Próg. Próg, no. To czekaj, bo ty... widzisz, one są takie kucane, nie wiem czy widzisz. No takie rożki, no dobra, no. Ale to... A apteczkę mam nawet na jednym, tak? Tak, też mam, mhm, tak. Nawet dwie. Tak, są dwie. Mhm. Jak tu wejść? A jak weszłam do innego, to... No to jest sekret w ogóle. A, to sekret.
Jak wyszłam na jeden, to on mi powiedział nie ten. Nie na ten. A ty byłaś chyba tam na samym końcu, tak? Ten na samym końcu. Nie wiem na którym. Dookoła. A na ten można wejść normalnie, okej. Okay. Ale to co? Aha, i da się na środek tego chyba daszku tam wskoczyć. A to może tu? Obok apteczki? No jestem, jestem. I tu jest jakaś rura na środku. Tylko obok apteczki? Tak. Tak, no bo to jest jedyny taki korner, w którym nie kłócasz, tylko stoisz. Stoisz? To może tam... Nie. Kurde, cały czas wszędzie mi kłóca. Do końca, jakby tam już nic dalej nie ma. Aha, to jednak ten końcowy. No dobrze, myślałem. Czyli to było na cutscence. Dobra, to ja też tu muszę jakoś się wpakować na górę. O tu. Mam tu jakąś drabinę, ale jak ja niby mam tam... A tędy trzeba będzie na nią wejść. Jak inaczej. Tyłem odskakuje z tej tak. rury? Mhm. No, ja tyłem. Mhm. A jest drabina, widzę. Tylko razie... jakby od drugiej strony na nią wejść. Aha, tylko czekaj, bo ja najpierw muszę wejść na górę. Czy ja mogę kurde, jakoś... ładnie to wszystko wygląda. Czekajcie, może... I o dziwo mi nie tnie. O, mamy dzwon. Czy ja mogę w niego pierdyknąć? Nie, nie. Tak. O Jezu, cutscenka. O. No. Ładnie. Mówiła desełko, nie słuchałem. Ja mam go zabić? Serio? Biedny. Tego ducha? Nie, a zobaczysz. Trzeba będzie po drabinie dopiero. Bidulek. Nie chciałam. Prawda. Dobra, mam dzwon. O kurde. Dość sporych rozmiarów. Pytanie, jak ty to chciałaś zrobić? O. Jak chciałaś go zabić? Aha, bo on fruwa. Okej. Okay. No tak. O, zabiłem go. Czy on coś zostawia? Właśnie nie. A idziesz gdzieś wyżej tu? No próbuję, ale nie za bardzo mogę. Tutaj są takie... No bo tak, po coś to... Nie mogę wyskoczyć. Po coś to się no rozbiło, tak, no. prawda? Więc po co to się rozbiło, tak? Tutaj nie mogę się wybić, bo jakby mi sufit przeszkadza. No chyba wiem, też przed chwilką byłem tu. A z tych stron? Tak jakby tam można było wejść jakoś na górę. A tu? Taki rożek? A tu? Za wysoko. Za wysoko? Też. No tylko tam te dwa miejsca są takie... Takie popękane. Chyba, że któreś robi za drabinę. Wiesz co, jakaś tekstura jest drabinowa, my nie widzimy jak zwykle. Co? Masło. Soko. No nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jak nie wiesz? No właśnie nie znam rozwiązania. Przecież wiesz wszystko. Kurde, nie da się stąd wskoczyć, to jest dramat. Ach, wiem już jak. Tam, gdzie masz pod głową bezpośrednio ten, wiesz co... Daszek? Tak. To co? To na drugą stronę musisz skoczyć bez łapek, nie? Z rozbiegu. A może tam, dobra. Pochodnia. Widzisz? O, spadłam. Pięknie. Ale mamy pochodnie i to bardzo dużo. I teraz pytanie, no. gdzie ją zrzucić? O nie. Co? Ja to sobie chyba ze dwie zrzucę. Boże, no masz rację, tylko teraz w którym kierunku? No. Bo to jest jakiś, wiesz... Wiem.
Tu absurd jest, bo to jest za daleko. Dobra, na przykład jedną tam. Wszystkie kierunki świata chyba zrobię, wiesz? Drugą tam. Bez sensu. A trzecia. Trzecie poj... Nieważne. I zrzuciłam. Ja też. Ale gdzie? A jedną biorę do ręki. W ilu miejscach zrzuciłeś pochodnie? Cztery. Wszystkie kierunki świata! Okej. Okay. Daj spokój. O, tu bym też zrzuciła, bo to jest chyba to miejsce ze studnią, tak? No. Wiesz? Tak. Dobra. To ja w dwóch miejscach zrzuciłam i schodzę z jedną w ręku. Ale niech będzie. Jak to zejść właśnie? Czekajcie, gdzie jest ta... Gdzie jest ta... Kurde. Ta studnia. Generalnie nie wiem, jak mam zejść. Jak to było? Jak to było zejść z tego dzwona tu? Ja pierdziel. Problem polega na tym, że myśmy chyba musimy tylko zrzucić, to nie zejdziemy z pochodnią. Właśnie nie. Bo to była przecież drabina, nie? Ta. Dobra, tam jeszcze ciepnę. To hit, jeszcze raz ciepnę tą... Ciepaj. Poleciała na dół, dobra, widzę ją blisko po... Ja nie widzę, ja będę mieć problem, ja coś czuję, studni że... widziałam. A nie widzę, tam jest na dole. Ja pierdzielę. Wiem, że będzie problem, coś czuję. Hit. I tutaj jeszcze były takie daszki. Były, zaraz zobaczymy. O Jezus, jaki fuks. Dobra, mam tą pochodnię, tu gdzieś na dole jest. Idziemy po tych daszkach, nie? No tak, tylko czekaj, tą pochodnię jeszcze chciałbym zrzucić jeszcze niżej. Albo pójdę z nią, dobra, pójdę z nią. I rzucę sobie tutaj, jak mówisz, gdzie ta studnia jest. O, tu. Od której strony idziesz na daszki? No nie wiem, no właśnie na razie tu obkrążam, to chcę znaleźć to takie miejsce, gdzie tak znaleźliśmy dużo tych daszków. Mówiliśmy, o tu ich jest tak dużo. Jak tuż chodziliśmy dookoła tego... O, tam jest w oddali taka wieża też? Nie, czy to co to jest? W nie oddali wiem, jest to wygląd... ci chodzi. Idę gdzieś po jakiś daszki. Są takie daszki, takie zaśnieżone troszkę. Mhm. Już wiem, że tam Grzesia nie ma. No nie wiem, o co ci chodzi. No zaśnieżone. No daszki zaśnieżone. No to są zaśnieżone. Powiedzcie, że to są zaśnieżone. Ja idę po zaśnieżone. Idę teraz po takim długim daszku, bo nawet takich mały skakałam. Obkrążyłem to dookoła i tu nie ma nic. No właśnie nie ma. Kurde. Widocznie na ty... No i teraz aż tak obkrążam te daszki, że jestem nad studnią. Też tak masz? No tak, tylko że ja poszedłem z drugiej strony. No... No to tu nie ma nic. Nie ma tu nic, nie? Nie. Chociaż ta wieżyczka też ma daszki. Tak jest, jak jesteśmy nad... Zobacz, w górę. Nad tą wieżą są daszki. No ma. Właśnie, może no ma. Te daszki jeszcze. A to trzeba było z wyższej kondygnacji tam skoczyć. Tak. To co robimy? Znowu się wracamy? No właśnie, bo to jest... Jak to było? Pytam się. No... No mów. Tak, trzeba iść tam. Mówisz? Tak. Czyli dobrze. Co? Tylko jak to było? No znowu na ten właściwy corner. Aha, bo to jest to, dobra. To jest to? Nie, tam. Znowu po rurce na górze. Tak? No tak. A nie można z tego daszku od razu? No wątpliwie. Czy to jeszcze to trzeba jeszcze wyżej? To. Czekaj, bo to może już. Nie. No ja widzę to, ale my tam nie wskoczymy z tego. No, nie ma takiej możliwości. To. Widzę te twoje daszki, o których no, ty są mówisz. Te daszki, ale to może ale one to są... Nie, z wyższej. Tak? Z wyższej. Mhm. Znaczy z tej... Wiesz co, to jest dziwne, bo to byśmy musieli być na tej... gdzie jest za daleko ta rura. Chcielibyśmy z góry jakoś zeskoczyć na dół. Ja to spróbuję zrobić. Wiesz o co chodzi? Wiem o co chodzi. Z tej wyższej jeszcze kondygnacji spróbować zeskoczyć w dół. Dobra. Czyli, aha,
Czyli robimy taki myk. Myk z łapkami. Mam nadzieję, że mi się uda. No, jasne. Lecę! Bo C. Dobra. Mam to. No i schodzę na ten daszek. No ja też. Kurde, ale jak? Jak to nie będzie nic tu, to ci tak dupę przetrzepię. A dookoła szedłeś na razie tutaj? No i też zobaczę, tu jest jakiś kostek leży. O, to nie mam. Masz shotguna. O. Dobra, tu coś jest. O, mam cutscenkę, czekaj. Tak, to jest sekret. Ale piękne ujęcia. Dobra, to idę pod tego shotguna teraz. A gdzie był sekret? Sekret jest, no właśnie na tych daszkach, na tej wieżyczce, no nie? Mhm. I jak obkrążysz dookoła, znowu to... Znowu kolejny łazeł. Wiesz, co ci powiem? Piękne. Że nie wiem teraz, jak to... Mogę się tu wrócić? Na tych daszkach, to ja tam zaraz pójdę. Nie wiem, gdzie ten kostek jest. On jest na tym, po prostu tym piętro niżej? Tak. No dobra. To ja muszę jeszcze raz na rurę. Sprawdzę, czy znowu ten łożeł nic mi nie zostawił przypadkiem. Czyli co, mam iść na tamte daszki? Tak, ta wieżyczka, tak? No. No może ja się jeszcze tu rozejrzę na tym, zanim zejdę, bo jeszcze się okaże, że jeszcze tu coś jest. To ja muszę jeszcze raz tu zejść na dół. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. A, jest ten kostek, widzę go. No kurde, wiesz co? Aha, czekajcie, może to... A, to można normalnie do kostka pójść. Nie trzeba robić tutaj łapek. Aha, tu są jakieś naboje, tak? Taki tak, granatnika. Tak. Czekaj, mam scenkę. Jest. Ale to fajnie wygląda, ja pierdzielę. Pięknie, no mówię, że pięknie po prostu. It! Fajne ujęcia, bardzo mi się podoba to, no. I mówisz, wyleci następny? Tak. A, dobra, leci. Musisz ubić chłopaka. Tylko mnie nie zrzuć. Nie ma takiej opcji. Nie wolno. Dobra, to spróbuję z shotguna. Gdzie on jest? Ja sobie już zjeżdżam na sam dół. Do tej studni, nie? No, trzeba będzie rozpalić w piecu tam, no nie? Idę jeszcze do tego ducha, może ma coś ciekawego do powiedzenia. Dobra. Nie. Nie? Nie chcę gadać. Mogę tu zejść? Skinęłam, powiedz, że zasejwowałam, powiedz, powiedz! Mówię. O Jezu, dałam new game. Dobrze, że nie ma... zasejwowałam. Cutscenki dobrze, że nie ma. No ja musiałem apteczkę stracić jedną, a, ale to nie ma. Dobra, okej. Okay. Idę, mam pochodnie, idę rozpalić w tym kominku. No jakżeś zlazł tam bezpiecznie. Nie, niebezpiecznie, straciłem całą dużą apteczkę. Niebezpiecznie. To nie było bezpieczne. Dobra, mam pochodnie. Oczywiście jeszcze ten fruwa tutaj, ale... I idę, słuchaj, tam do tych piwnic, dobra? Ja nie wiem, jak mam zejść. No idź. Bo tam w Wiesz, te takie tam na dole. To tu było? Ja wiem, ale ja bym chciała wiedzieć, jak myśmy się tu dostali. I odpalam to wszystko. Tak, to się da. Jedną mam. Druga. Bo tego jest od cholery i ciut. Tu jeszcze nie byliśmy z tamtej strony. Dobra. A przynajmniej się fajnie jasno tu zrobi. O, tu jest następna. Możemy jeszcze grać, czy już... Czy właśnie, 34. Dobra. To chodź jeszcze podpalamy te znicze. Dobra, na razie palam 4, dopiero kominek. Dobra, 4. Tu jest jeszcze jedna. A to porozrzucane jest tutaj, wiesz? Ooh, it's playing with my torches. Thanks for the light, but it will not work. You want to trigger me? Try elsewhere. There is another fire light. Aha.
No bo się później odzywa, wiesz, ten duch, czy co to jest. Jak odpalisz wszystkie, to on się odzywa. A, okej. Ale mówi o jakimś ogniu, który musimy jeszcze odpalić, ale gdzie? Czekaj, czy tam, tutaj, gdzie są te kładki, nie, czy tutaj, a tak, tutaj też są. Czy można to rozwalić? Może. A co tu jest? O matko, czekaj, że tam można zejść. No ale to nie schodzę bez ciebie. No nie, bo my jak to odpalę, to kończymy, nie? Dobrze, czyli tutaj między murami też można chodzić. Wow. With my torches. No i tyle. Ale nie kojarzysz, co można by było jeszcze ewentualnie odpalić? Kto się bawi moimi pochodniami, chcesz mnie striggerować? A próbuj, jeśli potrafisz coś takiego. Jest jeszcze jedno światło do odpalenia. O właśnie. No ja tutaj jestem. Ja jestem tu, jak zaczynaliśmy grę. To bo idę. Nie poszliśmy tam do góry, chciałam ci powiedzieć, nie? Aha, tu, dowiem gdzie. Dobra, to tutaj no. Do góry. No to ja też sobie tutaj zostawiam. I co, w następnym odcinku pójdziemy tak sobie na górę? Mhm, okej. Okay. Tak. No to co, dosłyszymy się w następnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa.